Dzień dobry, dzisiaj jest piątek, 3 czerwca. Właśnie zadzwoniliśmy sobie po taksówkę wodną. Jesteśmy na rzece Eksy i wybieramy się do miasta. Tak. Jesteśmy na bojce dla odwiedzających. Tu proszę bardzo, wielka żółta bojka. No, jak widzicie, prąd jest mocny. Mocny, silny prąd w tej chwili. Zostajemy tu na kolejne dwie noce, ponieważ pogoda taka nie bardzo jest, a miejsca w marinie nie ma. 16 funtów taka bojka kosztuje za nockę. Na taksówkę długo nie czekaliśmy, a po paru minutach byliśmy już na tak zwanym stałym lądzie. A to Exmouth Marina. Myślę, że będzie podnoszony most, albo i nie. Jakieś takie odgłosy były. No, apartamenty takie, nie, no fajnie. Ale ani jednego masztu w tej marinie, słuchajcie, nie ma. Marina w Exmouth jest mała. Dostęp do niej kontrolowany jest przez podnoszoną kładkę. Samo Exmouth znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu Devon, gdzie rzeka Exe spotyka się z morzem. Miasto jest bramą do wybrzeża Jurajskiego i ma dwie mile piaszczystej plaży, która jest idealna do uprawiania sportów wodnych i spacerów. Sporo tam ścieżek rowelowych i ścieżek do spacerowania, małych uliczek z typowo angielską zabudową, czarujących kafejek i małych sklepików. W centrum miasta znajdują się Manor Gardens. Były one pierwotnie częścią starego Manor House. Dwór był dużym budynkiem osadzonym na wzgórzu i posiadał rozległe piwnice. Podobno jeden z lokajów był dobrze znany z tego, że wieczorem dyskretnie znikał z domu, zapuszczając się na drugą stronę drogi do pubu u stóp latarni, by odstresować się wieczornym piwem. Dobrze było przez chwilę znaleźć się na suchym lądzie. Zrobiliśmy zakupy i wskoczyliśmy z powrotem w wodną taksówkę, która zabrała nas na Spellbound. Trzeba przyznać, że Exmouth od strony wody wyglądało równie malowniczo. Podobnie zresztą jak nasza mała łódka. Sprawdziliśmy pogodę na kolejne dni i zdecydowaliśmy, że dalej ruszamy za 2 dni. A dokąd? A o tym opowiemy Wam następnym razem. Właśnie przed chwilką wyleciała nam stąd śrubka. Tutaj mamy chyba zamek. Tu domy sobie ludzie pobudowali na skałach. No wygląda to niesamowicie, ale... Widok mają na pewno piękny, każdego dnia. Kawa na tarasie w takim domu, absolutnie cudowna.